A to co? Moje obserwacje kobiecych wdzięków przerwało głuche klapnięcie w daszek czapki, obryzgując spodnie i kurtkę. Spojrzałem w górę, ale niebo było czyste, winowajcy brak. Poczęstowany ptasim głów. Byłem wściekły jak tajlandzki, dziki wojownik. Cześć Walter, przerwał moją pracę nad ptasim głu. Siergiej. Jego smutna mina znów wróży kłopoty z żoną, pomyślałem. Moje sugestie, aby przestał nadużywać alkoholu, a wszystko będzie dobrze, miał głęboko w dupie jak przystało na rasowego alkoholika. Żal mi córki, ona mnie tak kocha, powtarzał jak mantrę przy każdej okazji, usprawiedliwiając chorobę alkoholową. Od słowa do słowa pokrzepieni irlandzkim piwem z sąsiedniego baru, wróciliśmy do parku, gdzie fontanna ogrodzona metalowym płotem wydawała się piękniejsza, a jesienne przywiędnięte róże wkoło fontanny królewskimi. Siergiej. Ty sybirak? Mój dziadek też tam kopał złoto, prowokowałem rozmowę, chciałbym kiedyś tam pojechać. Latem byłbyś smakowitym kąskiem dla komarów, a zimą odmarzłby ci wiód, umarłbyś z głodu, gdybyś jakimś cudem wyszedł żywy ze zmaganiem z przyrodą, dodał filozoficznie. Powiadasz Walter, że twój dziadek kopał złoto? A, może wiesz gdzie? Dodał, obserwując jednocześnie sąsiednią ławkę, gdzie dwie ładne, o długich, aż do samego tyłka nogach, jak sądziłem urzędniczki z pobliskiego biurowca, obiadały się pizzą. Raptem niedopowiedziane słowa ugrzęzły w ustach mego rozmówcy. Szeroko otwartymi oczami patrzył na niedojedzoną pizzę jednej z dziewcząt ozdobioną gołębim głównym. Dziewczyna zagadana z koleżanką nawet nie zauważyła, odruchowo kierując pożywienie do buzi. Ostrzeżona przez Siergieja cofnęła rękę,